Prace przy przebudowie budynków rozpoczęły się w czwartym kwartale 2019 roku i mają zakończyć się pod koniec stycznia 2023 roku. Łączny koszt prac to 25 milionów złotych. Powierzchnia wszystkich budynków to około 38 tysięcy metrów kwadratowych. Cała powierzchnia została już skomercjalizowana, więc pokazuje to, jaki potencjał drzemie w Radomiu. Zresztą to nie jedyna inwestycja, którą tu realizujemy. Mieliśmy już jedną halę, którą udało się w pełni ulokować tam inwestora, a także nieopodal stojący biurowiec, który udostępnia powierzchnię biurową dla przedsiębiorców. W ramach prac m.in. wymieniono dach i ściany zewnętrzne, a także instalacje wewnątrz budynku. Sukces jest i to jest naszym dzisiaj osiągnięciem wspólnym. Kosztowało to 2 lata pracy, to powiem ciężkiej pracy. Ten obiekt jest piękny. Dzisiaj Państwo, którzy znali poprzednie warunki, jakie tu były, jak on wyglądał, a dzisiaj to 2 różne światy. ARP zyskała dzięki dużemu zaangażowaniu, oczywiście finansowemu i merytorycznemu, ludzi, zyskała piękny obiekt. Jednym z nowych najemców wybudowanej hali jest firma Phoenix z Charkowa na Ukrainie, która zajmuje się produkcją akcesoriów kosmetycznych. Inwestor przeznaczy na rozwój działalności 10 milionów złotych i utworzy 150 nowych miejsc pracy. Umowa będzie obowiązywała przez 15 lat. Мы когда ехали с Украины, это было первое место, где мы остановились. И жили тут первый месяц, просто мы не думали, что у нas получится это что-то перевести, что-то начать тут делать. Dotychczas na terenie Radomia Agencja Rozwoju Przemysłu wydała 14 decyzji o wsparciu i 28 zezwoleń dla przedsiębiorców Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy utworzyli i utrzymali ponad 3,5 tysiąca miejsc pracy, a wartość nowych projektów strefowych wyniosła ponad 1 miliard złotych.